Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna Pierwsza Damo, Szanowni Panowie Ministrowie, Szanowny Panie Wojewodo, Państwo Komendanci, przedstawiciele duchowieństwa oraz Polskich Sił Zbrojnych, drogie funkcjonariuszki, drodzy funkcjonariusze Straży Granicznej, pracownicy cywilni, wszyscy zaproszeni goście oraz Szanowni Państwo. Nie ukrywam, że jest to dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie, że mogę w imieniu Kierownictwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pana Mariusza Kamińskiego, reprezentować dzisiaj kierownictwo resortu na tak ważnej uroczystości. Panu Komendantowi i Kierownictwu Straży Granicznej bardzo dziękuję za to wyróżnienie i za to zaproszenie. Wczoraj rozmawiałem z panem ministrem Kamińskim, który jeszcze starał się do ostatnich niemalże chwil zorganizować swój przyjazd tutaj, ale niestety obowiązki parlamentarne zatrzymały pana ministra w Warszawie, stąd też pan minister przygotował list z podziękowaniem za państwa codzienną służbę, który pozwolę sobie przekazać na zakończenie panu komendantowi, na ręce pana komendanta. Tak samo jak też pan minister Szefernaker, któremu Pomorze Zachodnie jest wybitnie bliskie, tak samo jak i miasto Koszalin, a także ośrodek, w którym się znajdujemy, też prosił o przekazanie państwu swoich podziękowań, a także każdy członek Kierownictwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Także państwu serdecznie dziękuję. Dziękujemy państwu za to, że za te ostatnie dwa lata, których mam zaszczyt pełnić swoją misję w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, które były czasem niezwykle intensywnym, tutaj pozwolę sobie nawiązać do słów pana prezydenta. Zaczęło się od COVID-u, teraz mamy po COVID-zie, w tym czasie, kiedy musieliśmy w sposób szybki przywrócić kontrolę na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej, co dzięki funkcjonowaniu Straży Granicznej udało się zrobić w sposób wzorowy i bardzo profesjonalny. Następnie Białoruś, kryzys na naszej granicy wschodniej, a potem ten bezprecedensowy atak ze strony Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Te wszystkie wydarzenia, jak rozmawiam czasem z panem komendantem Tomaszem Pragą, stwierdziliśmy, że te ostatnie dwa lata mogłyby spokojnie wypełnić czas funkcjonowania, te 31 ostatnich lat Straży Granicznej. Jest to czas niezwykłych wyzwań, wyzwań dla wszystkich służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policji, Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, ale także Straży Granicznej. Ja ze Strażą Graniczną współpracuję dosyć blisko ze względu na komponent, którym się zajmuję w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli zarządzanie granicą państwową. I za każdym razem, kiedy kontaktujemy się ze służbami podległymi Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, za każdym razem mam jedno i to samo nieodparte wrażenie. Wrażenie oddania i absolutnego profesjonalizmu. Profesjonalizmu w tym, co robicie, bo jesteście świetnie przygotowani do wykonywanych zadań. Te zadania, które wykonywaliście na granicy wewnętrznej, o których de facto trochę zapomnieliśmy, bo tak na dobrą sprawę od 2007 roku tej kontroli na granicach wewnętrznych nie ma, a ten ruch jest naprawdę ogromny, ale także to, z jakim oddaniem i z jaką siłą i zaangażowaniem wykonywaliście te zadania na naszej granicy wschodniej. To była ogromna pomoc dla państwa, ale też pokazało, jak bardzo profesjonalną służbą jesteście. Za to w imieniu kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji serdecznie państwu dziękuję. Szanowni państwo, kończąc swoją wypowiedź, pragnę także pogratulować wszystkim tym osobom, które dzisiaj zostały nominowane, awansowane na stopień podporucznika. Życzę państwu dalszych sukcesów, dalszych awansów w służbie Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej. I bardzo dziękuję za to, co do tej pory dla państwa polskiego robicie. Wszystkiego dobrego.